poszukiwaniu dobrego życia. Razem z moimi gośćmi postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czym jest dobre życie, co w nim nas cieszy, co raduje, a co nas w nim rozczula. Zapraszam, Marta Klepka. Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Spotykamy się po raz kolejny. Mam nadzieję, że siedzicie już wygodnie i jesteście gotowi na kolejną dawkę dobrych, pozytywnych emocji. Witam Was bardzo serdecznie i cieszę się bardzo, bo dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja. Dzisiaj mam przed sobą niesamowicie piękną kobietę, zadbaną, uśmiechniętą. Mam wrażenie, że taką francuskę w polskim wydaniu. Jest ze mną Daria Kuten. Dobry wieczór Państwu. Dobrze powiedziałam nazwisko? Tak, bardzo dobrze, Marta. Kuten, tak? Kuten, o. Proszę Państwa. Po prostu Kuten. W poszukiwaniu dobrego życia i chciałam dzisiaj przenieść się trochę do Francji, bowiem okazuje się, że w naszym Poznaniu mamy francuską piekarnię-kawiarnię, takie francuskie bistro, które mieści się w Starym Browarze, Petit Paris. I jak chodziłam do tego miejsca, przyglądałam się też temu miejscu, ponieważ wcześniej była tam inna kawiarnia, która nie cieszyła się aż takim dużym uznaniem, mimo tego, że można tam było smakować również dobre smakołyki. I oto pojawiła się francuska piekarnia-kawiarnia i jest ona wypełniona po brzegi. I jak sobie tam chodziłam na pyszną kawę, jadłam pyszne croissanty, to przyglądałam się jej właścicielce. Jak ona to zrobiła, że tutaj w tym naszym miejscu pojawiło się tak dużo ludzi. Okazuje się, że uśmiech, serdeczność, ale też taka przepełniona dobrą energią sytuacja mobilizuje do ludzi, żeby do tego miejsca zajrzeć. I właśnie dzisiaj siedzi przede mną kobieta, która zawojowała i jest ukochiwana, szanowana, też doceniana przez naszych poznaniaków, którzy tam zaglądają. Takie proste pytanie. Jak to zrobiłaś? Marta, przede wszystkim dziękuję Tobie bardzo za te piękne słowa. Jestem naprawdę wzruszona. Dziękuję. Nie wiem, co mam powiedzieć, ale jednak myślę, że coś powiem. powiedz, bo to jesteśmy ciekawi, jak się zamienia takie miejsce, do którego mało kto zagląda. Miejsce, które żyje od samego rana i właściwie pachnie tam tak pięknie. Na śniadanie nie można znaleźć stolika. Wszyscy chętnie tam przychodzimy, smakujemy, czujemy ten zapach, ale też tą dobrą energię. Myślę, że przede wszystkim robimy to wspólnie razem z mężem, z sercem. Lubimy bardzo ludzi, lubimy bardzo przebywać w towarzystwie różnych osób. Lubimy przede wszystkim pieczywo, lubimy jeść, lubimy francuską kuchnię. Także to wszystko składa się, myślę, na to nasze miejsce. Robimy to po prostu z sercem. Petit Paris. Mały Paryż, po prostu. Mały Paryż w środku Poznania. Tak. Proszę Państwa, zacznijmy zatem od początku. Jak to się stało, że zdobyłaś serce Francuza, albo Francuz zdobył Twoje serce i razem zamieszkaliście w naszym Poznaniu? Mieszkaliśmy razem, już razem, ale osobno. Czyli ja jestem z Poznania, Cyryl, tak ma na imię mój mąż, pochodzi z Francji, ale mieszka już jakiś czas w Poznaniu. No i nagle się stało, że zobaczyliśmy się w pewnym miejscu. Strzały amora nas trafiły. To było miłość od pierwszego wejrzenia? W pewnym sensie tak, chociaż widzieliśmy się już wcześniej kilka razy, ale wtedy na zupełnie innej płaszczyźnie. Wtedy, kiedy się zobaczyliśmy, to rzeczywiście był to moment, kiedy mogliśmy wspólnie razem zacząć się spotykać. No, zaczęło się naprawdę bardzo intensywnie. Jak Francuz zdobywa serce Polki? Ojej. Zdradźmy małą tajemnicę. Tak. No wiesz, to jest mimo wszystko tak, jak chyba w każdym związku, gdzie zaczyna to się tak od miłości, od pierwszego wejrzenia. No po prostu spojrzeliśmy na siebie, podszedł do mnie. Zdecydowanym krokiem. Chwycił mnie za rękę, porwał mnie do tańca. No i zaczęliśmy wspólnie razem tańczyć. Bardzo szybko skończyła się ta cała uroczystość. Wyszliśmy, wymieniliśmy się telefonami. Właściwie to on dał mi swój telefon, ja oczywiście swojego nie chciałam przekazać. No ale jednak mimo wszystko po namowie moich koleżanek zadzwoniłam i zaczęliśmy się spotykać. Bardzo szybko to się potoczyło, ale rzeczywiście coś w tym jest takiego, że on jako Francuz ujął mnie, wydaje mi się, oprócz tego, że patrzyliśmy sobie głęboko w oczy, to ujął mnie tym, że od razu bardzo czułam, że może zadbać o mnie. O. Poczułam się bardzo bezpiecznie, poczułam ważne, się bardzo pewnie. Lubimy. Tak, bardzo. No, Francuzi są z reguły bardzo
kulturalni, bardzo potrafią dbać o kobiety. No w końcu savoir vivre, prawda? Tak, tak. Stamtąd się wywodzi. Stamtąd się wywodzi. No dlatego to chyba wszystko złożyło się na to, że zostaliśmy razem. No i mimo wszystko szczała amora trafiona prosto w serce. I z tej miłości, albo dzięki tej miłości, my możemy przychodzić w Poznaniu do francuskiego bistro. Powiedz, kiedy powstał ten pomysł, że zakładacie taką kawiarnię? W tej chwili już działamy około 4 lat. Wspólnie razem tworzymy ten koncept. Zanim doszło do tego, że otworzyliśmy tutaj to miejsce, że miejsce zostało otwarte, zaczęło działać. Oczywiście ja przebywałam bardzo często we Francji, mój mąż również. Stąd również no, urodził się we Francji, prawda? Więc ja miałam okazję i mam do dzisiaj przebywać często we Francji. I zawsze ten zapach pieczywa, wygląd piekarni francuskich, czy one były bardziej nowoczesne, czy one były bardziej tradycyjne, zawsze przyciągały moją uwagę. Zresztą ta bagietka, która na stole leży, prawda, to w każdym domu francuskim zawsze bardzo mnie inspirowała. Ale wróćmy właśnie do pytania. Był taki moment, kiedy ja poszukiwałam w swoim życiu kierunku, tego, co mogłabym dalej zrobić, co dawałoby mi szczęście, tak? Satysfakcję, jak mogłabym się rozwijać dalej zawodowo. Miałam okazję spotkać parę osób, które w pewnym momencie pokazały mi różnego rodzaju koncepty gdzieś indziej, nie w Poznaniu. No i stwierdziłam, że mogę to zrobić. Że przede wszystkim chciałabym, bo też to jest jakby moja satysfakcja, to, że prowadzę Petit Paris wspólnie razem z Cyrylem, ale przede wszystkim brakowało w Poznaniu takiego miejsca francuskiego, bo przecież jest mnóstwo miejsc włoskich, prawda? Można zjeść pizzę wszędzie, na każdym rogu w Poznaniu. I to nawet całkiem dobre pizze możemy się poszczycić. Przepyszne, tak. Oczywiście, tak. Poziom bardzo w tej chwili jest wysoki. Tak. I konkurencja przy tym bardzo duża. Tak. Dużo japońskiej kuchni, dużo kuchni chińskiej, prawda? A francuskiej to mimo wszystko brakowało. Tak, na lekarstwo. Więc stwierdziłam właściwie, bo to był tak naprawdę mój pomysł od początku, że dlaczego nie? Dlaczego w momencie, kiedy mam przy boku Francuza, który zna się na tym wszystkim, ma ten smak w sobie, prawda? Tę wiedzę, jak to wszystko ma wyglądać. Dlaczego nie spróbować i przede wszystkim nie pokazać, nie przybliżyć poznaniakom, naszym kochanym, właśnie troszkę odrobiny Francji. Musisz wiedzieć, że to było też zawsze wielkie marzenie pani prezes Grażyny Kulczyk, żeby w Starym Browarze pachniało dobrym pieczywem. I tak właśnie wam się to udaje zrealizować. To tym bardziej jesteśmy Tak. To zawsze szukaliśmy takiej piekarni, w której będzie tak pięknie pachnieć. Okej, zaczęliście realizować ten swój plan. On się nam bardzo tutaj powodzi. Ja teraz chciałabym cię zapytać, jakbym jeszcze mogła zostać trochę przy tym Cyrylu, bo nie ukrywam, że trochę mnie korci podpytać, jakie cechy charakteru ma francuski mężczyzna u twojego boku i czym on nas zaskakuje. Być może czym się różni od naszego przystojnego Polaka. A być może niczym się nie różni. Myślę, że Polacy są równie przystojni jak Francuzi, prawda? Natomiast różnice, które ja zauważam, akurat tutaj w przypadku mojego męża i co mnie ujęło przede wszystkim, to jest, tak jak już wcześniej wspomniałam, ta dbałość o swoją kobietę. I chyba też dbałość o rodzinę, bo... I dbałość o rodzinę, tak. Tak, Cyril jest bardzo rodzinny, zresztą ja obserwując Francuzów tutaj w Poznaniu, widzę, że oni przebywając tutaj w towarzystwie francuskim, widzę, rzeczywiście zauważam coś takiego, że bardzo dbają o rodziny, o swoje żony, o swoje dzieci, są bardzo tradycyjni, prowadzą jednak domy zgodnie z tradycją francuską. No i przede wszystkim, jeżeli chodzi o stosunek do swojej żony, to tutaj naprawdę nie mogę narzekać. Mogę tylko powiedzieć, że pod tym względem zawsze staję na wysokości zadania. Przynosi kwiaty? Czasem zdarza się, że przynosi kwiaty, tak. Gotuje? Czasem ja gotuję. O twoim gotowaniu to tutaj za chwilę, bo to przecież świetnie gotujesz. A jakbyśmy tutaj mogły nawiązać do tej tradycji francuskiej, bo przecież wiemy, że oni mają swoje rytuały. Jakbyś mogła nam opowiedzieć, ponieważ
Przeczytałam też książkę, przygotowując się trochę do tego spotkania z Tobą. Szczęście na Marta, dzień dobry. Jak zwykle jesteś świetnie przygotowana. Nie, tak wiesz, ponieważ nie ukrywam, że ta Francja kojarzy mi się z tą elegancją, z tradycją, z uśmiechem, że te kobiety są zawsze zadbane, że one są zawsze przygotowane, ale też tak podglądam Ciebie i mam wrażenie, że Ty właśnie masz te wszystkie cechy francuskie i że w Tobie ta krew francuska jakoś płynie w sposób niewytłumaczalny, bo przecież z krwi i kości jesteś Polką, ale właśnie chciałam zapytać o tą tradycję francuską, która niesie tyle dobrego i oni tak naprawdę bardzo mocno celebrują dobre życie. To prawda, bardzo dbają, Francuzi bardzo dbają o styl swojego życia, o tę codzienność, którą otaczają taką mimo wszystko elegancją, przywiązują bardzo uwagę do tego, jak mają wyglądać posiłki podane, jak mają wyglądać... Opowiedzmy o tych ich tradycjach, że śniadanie jest zawsze... Zawsze jest w godzinach porannych. Tak? To jest do 10:00. Do godziny 10:00. Tak, to oczywiście w zależności od każdego stylu życia Francuza, prawda? Ale śniadanie jest zawsze rano. Bardzo szybko pojawia się obiad. A na śniadanie jest croissant? Tak, croissant. Bardzo ładnie, croissant, kawa, przeważnie kawa w takich dużych kubkach, wiesz, bolach, takich dużych kubkach, co dla mnie bez uszek, co dla mnie było na początku bardzo dziwnym doświadczeniem, ponieważ jak można pić po prostu kawę z salaterki. Znaczy, ja zawsze myślałam, że podają w tych pięknych filiżankach, ale tutaj... To oczywiście się teraz zmienia, ale rzeczywiście paręnaście lat temu, kiedy zaczęłam jeździć częściej do Francji, to bardzo często spotykałam takie duże kubki napełnione kawą czarną przede wszystkim, tak? Bo tutaj Francuzi trzeba podkreślić, że piją czarną kawę przede wszystkim, tak. Ja pamiętam, kiedy byłam, na początku jeździłam do Francji, bardzo lubiłam pić kawę latte. I pytając w kawiarni o kawę taką właśnie z mlekiem, z dużą ilością mleka, patrzyli na mnie w kawiarni bardzo dziwnie, czego ja w ogóle oczekuję tutaj, jak śmiem w ogóle prosić o kawę z mlekiem, w dodatku z taką ilością mleka, prawda? No ale teraz to się troszkę zmieniło, wiadomo, troszkę Francuzi się otworzyli na inne narodowości, na turystów. Chociaż wydaje mi się, że języka francuskiego nie zamieniają na angielski zbyt chętnie i posługują się głównie językiem francuskim. Tak. Nie uczą się. Tak, nie mówimy oczywiście o Paryżu, o większych miastach, prawda, bo tam jakby troszkę to zobowiązuje do tego, żeby wyjść w kierunku turystu. Natomiast w mniejszych miejscowościach rzeczywiście jest jeszcze z tym problem. Ale oni sobie z tym radzą, prawda? Tak to robią bardzo jakoś subtelnie. Tak, dokładnie. Że nawet chcesz słyszeć tylko ten język francuski właściwie. Dobrze, czyli jedzą śniadanie, piją kawę. Powiedz jeszcze raz to pięknie. Jedzą croissant. Och, proszę Państwa, chyba zaczyna się uczyć francuskiego. Pięknie. Myślę, że poszłoby Tobie bardzo łatwo. Nie, ja myślę, że do tego trzeba się urodzić. Ja mam ten niemiecki w genach. I później mamy obiad. Później mamy obiad. Obiad taki codzienny, to jest obiad, który składa się przeważnie z dwóch, trzech dań. Bo mówimy o takiej codzienności, prawda? Tak, nie mówimy w tej chwili o celebrowaniu świąt, bo to troszkę też inaczej wygląda. Aczkolwiek możemy to tak troszkę skrócić, więc na obiad często jest przystawka, entrée, jakiś pasztecik. Przystawką może być też zupa. Przystawką może być właśnie też jakaś sałata, mały talerz sałaty z dodatkami. Następnie to jest danie główne, mięso z dodatkami, z warzywami. No jest bardzo dużo potraw francuskich. I starają się jeść ten obiad wspólnie z dziećmi? Tak, jak najbardziej, jeżeli oczywiście to się udaje. No tak, no tak. Akurat w rodzinie Cyryla dbają o to, nawet brat i siostra, prowadząc swoje już w tej chwili domy, to starają się często jeść obiady wspólnie razem. Wiadomo, nie jest to codzienne, ale jeżeli to jest tylko okazja, to Cyryla, brat na przykład, bardzo zajęty na co dzień w pracy, bardzo często stara się wracać w południe na ten posiłek. A to jest miłe. Tak, tak, bardzo miłe. To jest ważne. Tak. No, kolacja, ale najpierw wróćmy do tego obiadu. Jest danie główne, potem jest sałata. Może być sałata, ale sałata jest często podawana z serami, z najróżniejszymi serami, które uwielbiam. I do sałaty mówiłaś mi wcześniej, że nie dodaje się żadnych, tak jak my, pomidory, ogórki, jakieś różne dodatki, to oni samą sałatę. Tak, sałata i sos winegry. To Czyli jest podstawa. To, co powinno się jeść, bo sałata jest bardzo zdrowym przecież tutaj. Dokładnie, a poza tym, jeżeli ona jest w towarzystwie serów, to wtedy bardziej można wyczuć smak tych serów, prawda? Te sery są podawane na koniec, i wtedy... I oczywiście bagietka. I bagietka, która jest bardzo ważnym elementem każdego
posiłku, czy ona jest zjedzona, czy będzie zjedzona, czy zostanie do kolacji, nieważne. Po prostu bagietka, specjalny koszyczek na bagietkę, taki w kształcie bagietki, to zawsze mnie rozczula, taki koszyk w kształcie bagietki, na całą długość bagietki. No to jest tradycja. Musimy jechać do Francji, kupić takie koszyczki. Oczywiście, Marta, jedziemy wspólnie razem. Tak, zapraszam jest do Paryża. Tak. Raz w życiu byłam w tym Paryżu i faktycznie Paryż ma jakąś magię w sobie, taką niewytłumaczalną. Tak. Do niego chce się wrócić. To się zgadza. Czyli mamy cel. Mamy plan. Cel, tak. Pojedziemy do Paryża. I po tym obiedzie... Jest deser. Jest deser, ale ten deser, opowiadałaś, że ten deser podaje się głównie, czyli ten podwieczorek, dla dzieci on jest przygotowywany. Nie, nie, bo to już mówisz o podwieczorku. A. Tak, tak, ale to nie szkodzi. To faktycznie podwieczorek, l'heure du goûter, to jest godzina 16, ale to przeważnie właśnie dla dzieci. To praktykują Francuzi właśnie, jeżeli chodzi o dzieci. Natomiast po tych serach, bo jeszcze chciałabym tutaj nawiązać do tego. Przedziłam. Tak, bo już jesteś głodna. Po tych serach, to prawda, sery też mogą stanowić część deseru, bo często w restauracjach francuskich, w kartach deserowych jest zaznaczone, że deserem mogą być również sery. Tak, to się zdarza. To się zdarza, dokładnie. No ale jeżeli ktoś ma ochotę, może zjeść sery, może zjeść również deser, prawda? Czyli na przykład tarte aux pommes, które robi wyśmienite moja teściowa, to jest taki deser, za którym przepadają wszyscy chyba w domu, w naszym tutaj... A opowiedz. Że to jest po prostu ciasto kruche, może być ciasto francuskie, to już w zależności od upodobań. No i po prostu jabłka pokrojone w takie cieniutkie kawałeczki jabłka. Na to może być cynamon, może być cukier i do pieca. Po prostu, takie tarta z jabłkami. Dzieciaki to uwielbiają, zresztą mój mąż również. No ale oczywiście tych deserów jest mnóstwo. Francja słynie przecież z cukiernictwa, także oni robią bardzo, 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 bardzo wiele takich smakołyków słodkich. Natomiast tak domowo to przeważnie są tarty. Jeżeli nie ma tej tarty, może być owoc. Jeżeli nie ma żadnych owoców, to może być też jogurt. Mój teść uwielbia jogurt z cukrem. Czyli oni faktycznie kończą ten obiad deserem. Deserem. Coś na słodko musi być. Tak. Dobrze. No i potem przechodzimy do tego podwieczorku. Podwieczorek, tak jak wspomniałaś, jest o godzinie 16. Ale to jest bardzo ściśle przestrzegają tych godzin, prawda? I dlatego bardzo. Oni są wszyscy tacy szczupli. Dlatego Państwa. Oni są tacy szczupli. Moim zdaniem to też jest... Na to musimy też zwrócić uwagę. Jeżeli będziemy poszukiwać dobrego życia, należy jeść regularnie, wtedy nasz organizm lepiej trawi, my się lepiej czujemy, organizm jest spokojny, nie myśli o tym, że jest głodny i czeka na kolację. A na kolację to już w zależności od też regionu. Upodobań regionu. Bo przeważnie, jeżeli chodzi o południe Francji, tam jest dłużej jasno, dłużej trwa dzień, jest cieplej i tam zdecydowanie jedzą troszkę później. Bo tam troszkę inaczej na południu Francji wygląda. A to wino? Wino pojawia się w ciągu dnia, czy wino pojawia się... Oj, wino pojawia się w ciągu dnia. Pojawia tak, się. Tak, tak. Cyryl wracając z Francji, bo często jeździ do Francji w sprawach biznesowych, to za każdym razem powtarza, bo gdzieś tam jeździ do mniejszych miejscowości i tam ma możliwość jedzenia. Tam po prostu je obiad. Déjeuner. No i tam opowiada za każdym razem coś niesłychanego, że w restauracjach dosłownie w południe wszyscy piją wino, ale to naprawdę nie kieliszek wina, tylko bardzo dużo tego wina. Także jeżeli ktoś tutaj w Polsce stara się powiedzieć, że my Polacy bardzo lubimy alkohol i dużo pijemy... To trzeba jechać do Francji. Należy jechać do Francji, ale do takiej Francji, do domu do Francji, prawda? Albo do takich mniejszych miejscowości, gdzie tam są Francuzi bardziej tacy wyluzowani, można by tak powiedzieć, są bardziej tacy... Muszą to jakoś... Nie są spięci. Nie są spięci. Naprawdę niesamowite ilości wina. Czyli oni do tego obiadu też piją wino i później oczywiście. Po obiedzie wracają jeszcze do pracy? Tak, wracają do pracy. No nie mówimy o piątku, bo piątek u Francuza po obiedzie to już jest piątek, to już są wakacje, to już jest weekend. To jest niesłychane, jak Francuzi bardzo szybko zaczynają swój weekend i kończą tydzień pracy. Daria, a zanim jeszcze wrócimy do tej kolacji, ponieważ miałam dużą przyjemność i też tak podglądałam, powiem uczciwie, być u ciebie raz na kolacji w domu,
I powiem uczciwie, oczywiście spodziewałam się, że tak będzie, bo obserwując Ciebie, jak Ty pięknie się poruszasz i jak dbasz o te szczegóły, jak dbasz o gości, to faktycznie ujęło mnie to, że Ty przyjęłaś nas jak taka gospodyni domu, włosy zrobione, piękna sukienka, wszystko przygotowane, odebrałaś piękne kwiaty, cały czas dbałaś o każdy szczegół. Zanim usiedliśmy do stołu, był poczęstunek, pojawił się aperitif. I też dbaliście o Cyrylem, o wszystkie szczegóły. Pojawili się też znajomi, nieznajomi, bo było też, zapraszaliście różnych gości. I wy nie boicie się też zapraszać obcych ludzi. To też było dla mnie takie niespotykane, bo my Polacy bardzo lubimy czuć się bezpiecznie i zazwyczaj na kolację do domu zapraszamy tylko swoich znajomych, a wy pozwoliliście też znajomym przyprowadzić swoich znajomych. Tak, to prawda, ale to wynika chyba z tego, że rzeczywiście Francuzi są bardzo otwarci na nowe relacje międzyludzkie. Przecież będąc, na przykład opowiem to ze swojego doświadczenia, będąc często we Francji, idąc na kolację do różnych znajomych, czy znajomych rodziców, czy znajomych Cyryla, czy w ogóle biznesowe kolacje, no wtedy siadamy przy stole obok nieznajomych. Tam jest też taka tradycja, myślę, że bardzo fajna, chociaż nie dla wszystkich może zrozumiała, tak, że często kobiety i mężczyzny są sadzane naprzemiennie, czyli kobieta, mężczyzna. Mało tego, pary są rozdzielane. Czyli w zasadzie chodzi o to, że jeżeli idziemy na kolację wspólnie razem... Ale to gospodarz decyduje. Gospodarz przeważnie decyduje, zazwyczaj gospodarz decyduje, gdzie usiądzie jego gość. Stąd też wywodzą się te wszystkie małe takie tabliczki, prawda? Wizytówki. To jest wizytówki albo też podpórki, podpórki na te bileciki. Zresztą mamy też takowe w domu. Tak? Następnym razem tak zrobimy, słuchaj. Niesamowite. Tak. Natomiast zazwyczaj te bileciki stawiamy podczas imprez, podczas kolacji, ślubów. Dokładnie. Tak. I warto to robić może w domu. Proszę Państwa, skorzystajmy z tej podpowiedzi i sadzajmy naszych gości naprzemiennie, żeby poznawali się. Ale mnie bardzo ujęła ta sytuacja właśnie, że pozwoliliście swoim przyjaciołom przeprowadzić obcych ludzi i zaufaliście na tyle, że przyjaciół będą też być może w przyszłości waszymi przyjaciółmi. To mi się bardzo spodobało. No wiesz, jesteśmy dość otwarci, wydaje mi się, na nowe kontakty. Zresztą praca nasza też jakby tego nas uczy, daje nam taką możliwość, bo przecież cóż jest bardziej piękniejszego od relacji międzyludzkich, prawda? Proszę Państwa, to jest kolejna wskazówka, której warto się tutaj trzymać. Dobrze, i wróćmy. Jest aperitif? Na aperitif jest oczywiście jakiś rodzaj alkoholu. Akurat Cyryl pochodzi z szampanii, więc często w jego domu pije się tego szampana. Ale to jest, u nas może to się wydawać dość takie bardzo sofistyczne. Natomiast tam jest to normalne, ponieważ ten szampan, ja się zawsze śmieję, że w Reims, w szampanii, szampan po prostu płynie z kranu. I czy tu możemy, bo tak patrzę, tak się zamarzyłam w tym francuskim świecie, że zapomniałam o naszej liście piosenek. Czy tu jest ten moment, żeby zagrać jedną z Twoich ulubionych piosenek I Feel Good? Jak najbardziej. I Feel Good to jest piosenka, która towarzyszy mi od bardzo, bardzo dawna. Słuchasz jej regularnie? Słucham jej regularnie, jeżeli tylko mam okazję. A już chyba najfajniej jest wtedy, kiedy jadę autem. Zresztą chyba każdy ma to samo. Jadąc autem, niezależnie od ciebie, bo przecież nie mamy wpływu na to, jaka piosenka poleci w radiu, jakiego utworu słyszymy, i nagle jest to I Feel Good. A ja myślałam, że ty śpiewasz też ją, jak już masz tych wszystkich gości przy stole, bo wtedy jest właśnie taki moment, kiedy tak się dobrze czujesz. Tak, no to wtedy już w ogóle, prawda? Posłuchajmy, I Feel Good. Bardzo dobra piosenka. Myślę, że z nią zostanę i też ją dopiszę do swojej listy i proponujemy to wszystkim naszym słuchaczom. I cały czas jesteśmy jeszcze przy tej francuskiej kolacji. Już się rozmarzyłam, bo myślę, że wszyscy Państwo teraz mieliby ochotę pochrupać pyszną bagietkę. Opowiedzmy, co jest na ten aperitif. Opowiedzmy, co podajecie na danie główne. Jakie wino pijemy? Jak ta kolacja powinna przebiegać? Aperitif, tak jak już wcześniej wspomniałam, są to różnego rodzaju alkohole, tak? Ale lekkie alkohole, czyli wino białe, może to być właśnie szampan, może to być jakieś alkohole lekkie po prostu, prawda? I do tego zawsze jest jakieś, są małe przystaweczki. Czy orzeszki, czy na przykład małe tartinki z mogą być foie gras, to już bardziej takie właśnie bardziej wysublimowane. Tak. Ale jest też tak, ponieważ jedna z Twoich koleżanek przyniosła też na kolację hummus, prawda? Tak, przepyszny hummus naszej to koleżanki. To też jest
taka tradycja, że można się umówić i ktoś coś przyniesie, żeby nie obarczać gospodyni domu wszystkimi przygotowaniami? Czy to był wyjątek? To jest też kwestia umowna. Mhm. To jest też kwestia umowna pomiędzy... Ale ona nie będzie nietaktowna. Nie, absolutnie. Nie. Chociaż tak sobie myślę głębiej, to akurat jakby nie było problemu, ponieważ bardzo dobrze się znamy z osobą, która przyniosła ten przepyszny hummus. Natomiast we Francji, jeżeli jesteś zapraszana na kolację, to przeważnie... Nie zajmujesz się niczym, chyba że umawiamy się wszyscy, że każdy coś przenosi. Aha, bo okay. My często tutaj w Polsce, jeżeli organizujemy kolacje francuskie, to jeżeli jest to taka bardziej swobodna forma spędzania czasu ze sobą wieczornego, to rzeczywiście jedna osoba przynosi alkohol, ktoś inny przynosi deser. Mhm. Natomiast na przykład gospodarz przygotowuje danie główne. Mhm. Ale jest też taka bardzo fajna forma we Francji, właśnie aperitif dîner trois, chyba tak dobrze wymawiam, jeżeli nie, to przepraszam. Na pewno dobrze wymawiasz. Jest to forma aperitivu, który przekształca się w kolację. Czyli nie siadamy przy stole, po tym aperitivie, a zostajemy na przykład przy tym stoliku takim mniejszym i wtedy jest bardzo dużo przekąsek przygotowanych. I to jest bardzo fajne. To często mężczyźni, którzy spotykają się na swoje takie prywatne spotkania albo na mecz, prawda, oglądając mecz, po prostu nie jedzą kolacji, tylko mają mnóstwo przekąsek i to też jest bardzo fajne. Ale bardzo z tej twojej opowieści wynika, że bardzo ważna jest komunikacja, dokładne omówienie, że nikt nie jest zaskoczony, dokładnie wie, jak ma się przygotować, jak ma się ubrać, na co jest zaproszony, dokładnie wie, że musi być otwarty, bo może ten wieczór spędzi z nowymi ludźmi i nie będzie koniecznie siedział przy swojej żonie czy przy swoim mężu. To mi się bardzo podoba, to jest też tak nie utrudnia, nie pozostawia jakiś tam w sferze domysłów, co mnie czeka. I że ludzie są na wszystko przygotowani, to też być może dlatego są bardziej spokojni. Tak, myślę, że tak, że to jest bardzo fajny sposób jakby później odstresowania i który pozwala na to, żeby uniknąć jakichś takich niekomfortowych sytuacji. Mhm. Na przykład jeżeli Francuz zaprasza gości na déjeuner, obiad, to wiadomo, że jest ten obiad. Mhm. Jeżeli na kolację, to jest jakby takie normalne, że nikt wcześniej nie je tej kolacji, tylko przychodzi, ta kolacja będzie podana. Mhm. Czy na przykład na 16 na podwieczorek? No to wie, że jest podwieczorek, a nie oczekuje obiad. I tam jest niesamowite to, że rzeczywiście wszyscy jedzą o tych samych godzinach. No mniej więcej, prawda? Mhm. To już godzina do przodu, godzina do tyłu, ale to nie ma znaczenia. Natomiast rzeczywiście regularność i te posiłki w ten sposób zorganizowane, to jest coś niesłychanego i to jest bardzo fajne, bo każdy wie... porządkuje tak, bardzo jest uporządkowane. Tak? Wszyscy wiedzą, czego mogą się spodziewać. Przecież dużo mówimy o tym jedzeniu, ponieważ francuska kuchnia taka jest, że o niej należy mówić i z niej korzystać, pić dobre wino i mieć przy tym bardzo dobry nastrój, ale myślę, że Francuzi uczą nas jeszcze czegoś więcej, ponieważ czytałam też tu o tym, że Francuzki właśnie bardzo dbają przecież o swój wygląd, przykładają do tego dużą wagę, dbają o te wszystkie szczegóły, nawet wyczytałam, jak ważne jest wieszanie bielizny na balkonie i w ten sposób przyglądają się swojej bieliznie. Z klasą, tak, że mają piękną koronkową i że słońce właśnie suszy bieliznę, to też jest bardzo wskazane, bo one wtedy w ten sposób czują to słońce na sobie cały dzień. Ale czytałam też o tym, że jak idą na zakupy, czy udają się na targ, czy do tych małych sklepików, to idą nie tylko po te świeże warzywa, po świeże pieczywo, po które wychodzą codziennie do sklepu, ale idą też po to, żeby spotkać swoje ulubione panie, swoich panów, żeby porozmawiać, powymieniać się uśmiechami i że celebrują te małe codzienności. Tak, to prawda. To prawda, to jest coś niesłychanego właśnie we Francji, jak te relacje są zawsze podtrzymywane niesamowicie. Pielęgnowane. Rzeczywiście ta grzeczność zawsze w przywitaniu się. Ja też kiedyś, jak rodzice Cyryla mieszkali poza Reims, w małej miejscowości, spacerowałam z moją teściową i wtedy z naszymi małymi dziećmi. Pozdrawiamy serdecznie Eryka i Elenę. Tak, pozdrawiam bardzo serdecznie. To wtedy moja teściowa do wszystkich mówiła bonjour. 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 Bonjour, madame. I to nie samo bonjour, tylko właśnie bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Czy nawet rano właśnie, teraz sobie przypominam, jak wstajemy, schodzimy na dół na śniadanie, to zawsze jest bonjour, Eric. Bonjour, Elena. Bonjour. Pięknie. Tak. Zawsze jest w kierunku danej osoby.
Czyli to nie jest tylko puste dzień dobry, tylko zawsze dzień dobry. Dzień dobry, Marta. To jest przyjemne, prawda? Oczywiście, że tak. I właśnie wtedy w tej małej miejscowości zapytała moją teściową o to, dlaczego wszystkim mówi dzień dobry. Czy ona wszystkich tam zna? Ona mówi, nie, no oczywiście, że wszystkich nie zna, ale to jest, mówi, mijasz kogoś, tak? Mijasz kogoś na ulicy. No nie mówimy oczywiście o mieście, prawda? No bo to nie o tym. Nie dajmy się zwariować. Czy nawet na klatce schodowej. To samo. Cyryl właśnie na początku, kiedy zamieszkaliśmy razem, na klatce schodowej wszystkim mówił dzień dobry. Ja mówię, Boże, Cyryl, ty już tutaj wszystkich znasz sąsiadów? On mówi, no nie, Daria, ale mijasz się tak w ten sposób, no to chyba jest grzecznie się ukłonić. No i widzisz, jednak rzeczywiście to jest coś, ważne. Tak, tak. Proszę Państwa, zacznijmy od jutra mówić do wszystkich dzień dobry. Zapoznajmy się z naszymi sąsiadami. Ja nie wiem, jak moja sąsiadka ma na imię. Wiem tylko, że ma dwójkę rozkosznych dzieci, które budzą mnie o poranku, pukając mocno w moje drzwi, ale właśnie może to jest taki moment, kiedy warto na te małe rzeczy, które wprowadzają do naszego życia tyle dobrego, zwrócić uwagę. Czyli będziemy mówić do wszystkich bonjour, madame. A jeżeli jesteśmy już tu przy dzieciach, Elena, Eryk posługują się językiem francuskim i polskim? Polskim, tak, zdecydowanie. Mhm. I francuskim również. Francuskim również, ponieważ od samego początku, pamiętam jak byłam w ciąży z Eleną, no to już 15 lat temu, ona za dwa dni kończy 14 lat. 15 lat temu moja teściowa usadziła mnie, pamiętam, na krześle, musimy porozmawiać. Ja mówię, no słucham. Kiedy urodzisz dziecko, od samego początku proszę, żebyś pilnowała, żeby mój syn mówił do dziecka po francusku. Żeby mówił do mojego wnuka bądź wnuczki, bo nie wiedzieliśmy, jakie dziecko przyjdzie na świat, w sensie, czy to będzie... Trzymaliście w tajemnicy? Tak, tak. I za jednym razem i z drugim. Polecam. Naprawdę niesamowite doznanie. Akurat w naszym przypadku jeszcze było dodatkowo przyjemniej, no bo za pierwszym razem była dziewczynka, za drugim chłopiec. No to właściwie czegoż chcieć więcej, prawda? Wracając do rozmowy mojej teściowej, poważnej rozmowy, powiedziała mi bardzo tak dosłownie, że mam o to zadbać ja, jako żona i matka dziecka, żeby dzieci mówiły po francusku, ponieważ ona nie wyobraża sobie w inny sposób kontaktu z dziećmi, prawda? No bo wiadomo, nie przebywa w Polsce. Szalenie miło, że o to zadbała, że tak. Zwróciła na to uwagę. I wiesz co, tak mi to weszło w krew, że rzeczywiście jak żandarm do dzisiaj czuwam w domu, kiedy Cyryl mówi po polsku do dzieci, ja mówię, en français! En français! Już w tej chwili się nie buntują, ale był moment, że rzeczywiście, o mamo, mama, co ty mówisz, daj nam spokój, ale teraz widzą efekty. Mhm. Teraz są już większe, 14-11 lat, Eryk, są już większe i widzą jednak efekty, tak? Widzą efekty tego, że jednak posługują się drugim językiem swobodnie. No to jest jak wygrana tak. W totolotka. Oczywiście, nie chciałabyś... Chciałabym pewnie, też, oczywiście, że tak. Także myślę, że efekt jest tego, ale rzeczywiście rozmowa, słuchaj, była bardzo, bardzo poważna. Czyli posłuchałam też. Tak, cenne. Czyli tak. Francuzi też przykładają wagę do tych relacji, nie boją się zwrócić uwagi. Oj, nie. Nie. Bardzo swojej są bezpośredni. Synowej tak. I mówią dokładnie. Tak. Ale to też dowodzi tak. Na to, jak ważna jest rodzina w ich życiu, prawda? Myślę, że tak. Rodzina jest bardzo ważna, ale też wiesz co, jeżeli komunikujemy tak bezpośrednio swoje oczekiwania, swoje prośby do bliskich osób, wtedy jest chyba łatwiej. Może nie zawsze się z tym zgadzamy, prawda? Nie zawsze to jest... Nie zawsze nam się to podoba, ale z drugiej strony chyba jest wtedy łatwiej, jest przyjemniej. Wiemy, na co możemy liczyć, czego oczekiwać. Proszę Państwa, kolejna wskazówka naszego gościa. Komunikujmy się bezpośrednio, mówmy wprost o swoich oczekiwaniach, a tak. Życie będzie łatwiejsze. Daria, powiedz nam jeszcze, ponieważ jest na Twojej liście Dirty Dancing, czy ta piosenka The Time of My Life, piękna zresztą, ona odegrała jakąś szczególną rolę w Twoim życiu? Tak, jak najbardziej. Zresztą chyba w ogóle sam film, prawda, Dirty Dancing, to dla wielu z nas... No dla wielu, tak. Marzenie. Nie wspomnę, ile razy już oglądałyśmy na pewno te filmy. Ja przynajmniej z 25. Tak. I za każdym razem z taką samą uwagą. Muzyka przede wszystkim, prawda? Tak. No i ta końcowa scena, oglądając, miałam wtedy chyba 14 czy 15 lat, wywarła na mnie niesamowite wrażenie. Byłam wtedy w kinie pałacowym w Poznaniu z mamą i z siostrą. Natomiast wracając do, dlaczego tę piosenkę tutaj umieściłam na liście naszej,
W momencie, kiedy braliśmy ślub, nie wiedzieliśmy do końca, jaki utwór ma być początkowy. Mhm. Nie bardzo chcieliśmy przygotowywać taniec towarzyski, jakiś utwór taki, wiesz, wyuczony. Mhm. Zresztą to nie leży w mojej naturze, mimo że starałam się, kiedyś chodziłam na lekcje tańca towarzyskiego, świetnie mi to wychodziło, ale jednak ten ślub był dla mnie takim spełnieniem marzeń i przede wszystkim ten pierwszy taniec, przeogromnie się stresowałam. DJ mnie pytał, ale jaki utwór? Do końca nie wiedziałam, mimo że z tyłu głowy... A ślub był w Polsce czy w Francji? Ślub był w Polsce, ślub był polsko-francuski. Bardzo dużo przyjechało do nas Francuzów i tutaj z Polski i z Francji, nie tylko z różnych części świata. No, ślub był, przeuroczy, może chwilę później mogę tobie opowiadać, jak to było z Francuzami na polskim ślubie i wódką. Tak? Natomiast... I zdecydowaliście się na ten utwór. W ostatnim momencie, ja mówię, nie Cyryl, Dirty Dancing. Zobaczy, że nam to idzie świetnie, a dlatego, że z Cyrylem potrafimy świetnie razem tańczyć. Tak, tak. Ja tak, wiem, widziałam. Tak, tak, tak. Zresztą jeden konkurs kiedyś wygraliśmy, taneczny, Andrzejkowy zresztą. Tak, tak, to było niesamowite. I wtedy ta piosenka, to było coś niesamowitego, bo od razu porwaliśmy się w rytmy tego tańca. Wszyscy po prostu zaczęli wspólnie razem już podrygiwać, że tak powiem. I bardzo szybko zaczęła się impreza taneczna, a ślub było 15, więc wiesz, no mimo wszystko bardzo szybko zaczęliśmy tańczyć. Może zadedykujmy tę piosenkę wobec tego Cyrylowi. Tak. C'est pour toi, mon chéri. O, proszę Państwa. No, w tej chwili to już... O mamie. To mogę powiedzieć o mamie, ponieważ niestety, będąc małą dziewczynką, mając 6 lat, straciłam tatę. Mhm. Tata niestety szybko od nas odszedł. Chory był na serce. Natomiast wywarł na mnie bardzo duży wpływ, ponieważ ja jestem najstarszym dzieckiem, mam potem 2 siostry młodsze, które pozdrawiam również serdecznie. Bardzo dużo czasu ze mną spędzał. Nie wiem, czy myślał o tym, czy czuł, że może odejdzie, prawda, czy... Bardzo, bardzo, bardzo wiele momentów pamiętam, mimo że miałam 6 lat, gdzie z nim spędzałam. Czy na przykład bardzo szybko mnie posłał do szkoły, do zerówki o rok wcześniej, aczkolwiek bardzo często z tych lekcji mnie zwalniał. Jeździliśmy na zakupy często, zresztą bardzo dużo zwracał uwagi na to, jak wygląda, jak się prezentuje. Był przystojnym mężczyzną, takim naprawdę niesamowitym. Bardzo żałuję, że go nie ma, bo myślę, że duży wpływ później wywarły na mnie. Czy wchodził do klasy, prawda, i mówił, przepraszam, ale jadę na tydzień do Warszawy, zabieram córkę. Stąd pamiętam, stąd ta moja pamięć, prawda, o nim. No i też muzycznie bardzo był taki osłuchany. Nagrywał też na gramofonie taśmy. Niestety nie mam tych taśm. Wiem, że tam były też nasze wspólne piosenki. No to było coś niesłychanego. No ale odszedł. Ciężko było się z tym pogodzić, bo jako 6-letnia dziewczynka... Trudno było sobie to wytłumaczyć. Tak, myślę, że to gdzieś jest wpływ do... Jeżeli tracimy bardzo szybko rodziców, to niestety to jest taka trauma przez całe życie, aczkolwiek troszkę można sobie z tym poradzić. Dzisiaj już mamy troszkę więcej narzędzi, żeby wyprostować, prawda, się troszkę. Natomiast właśnie muzycznie... Tak. Mam na tej liście. Tak. To jest piosenka taty. To się znowu nam pojawia nasz Zbyszek Wodecki i ulubiona piosenka taty, Chałupy. Tak, dlaczego? Dlatego, że mój tato nosił również okulary, takie w momencie lat 80. nosiło się podobne grube, jak Zbyszek. Ciemne szkła. Włosy miał również troszkę w pewnym momencie takie dłuższe, po prostu Zbigniew Wodecki. I Chałupy, gdzie mój tato oglądał, przecież to był wtedy klip taki bardzo zakazany dla mnie, dla młodej dziewczynki, kiedy słuchałam i oglądałam ten klip, to mówię, Boże, o co odważnie chodzi? Pierwszy raz takie rzeczy oglądam w telewizji. A mój tato, w związku z tym, że miał problem już ze wzrokiem, stał bardzo blisko telewizora, tak prosto, ręce założone, jedna na drugą. No i oglądał te Chałupy. I po prostu patrząc na niego i potem na Zbigniewa Wodeckiego, nie, no po prostu Zbigniew Wodecki. Stąd ta piosenka. I kolejny raz nam się pojawia nasz Zbyszek Wodecki i Chałupy.
które dedykujemy po prostu tacie. Drodzy słuchacze, jak widać, z Zarią możemy rozmawiać do białego rana, oj, ponieważ możemy, Marta, możemy. Ma tyle ciekawych historii i wiadomo, że o całej Francji o wszystkim nie opowiemy podczas jednego spotkania. Natomiast już tak kończąc nasze rozmowy o Francji, o kulturze francuskiej, powiedzmy coś o tych kobietach, które tak pięknie wyglądają, tak pięknie pachną i tak z taką gracją się poruszają. Tak, to prawda. Francuzki robią wrażenie, z pewnością. Natomiast największe wrażenie robią na mnie kobiety już dojrzałe we Francji. Mhm. Ponieważ młode dziewczyny mają swój styl, oczywiście też wybierają dobrze swoje ubrania, dbają o siebie, ale mimo wszystko dojrzałe kobiety, około 50-tki, 60-tki, to jest dopiero ta cała elegancja. Czerwone usta, to jest ten taki francuski szyk. Czerwone usta, perfumy, perły. Włosy, perły, tak. No perły to już niesamowicie, prawda? Zawsze są perły, tak. Znaczy zawsze, no przeważnie. Tak, i one te perły dziedziczą też po swoich babkach, prawda? I tak. Dostają w... Tak, biżuterię przekazują sobie. Tak, przekazują, tak, perły. Czerwone usta, tak jak wspomniałam, lakier czerwony do paznokci. I wiesz, i to nie chodzi o to, że one są ubrane w rzeczy bardzo wielkich drogie. Marek, tak? Chodzi o ten dobór tych wszystkich dodatków, tak? Możesz być ubrana przecież skromnie, możesz być ubrana skromnie, spódnica, bluzka, ale założysz perły, pomalujesz usta, przeczeszesz włosy, założysz kolczyki, bransoletkę. Boże, jak tak mówię, to widzę ciągle moją teściową. Ale to prawda. No i zawsze wygląda dobrze. No i też to niesamowite jest to, że naprawdę rajstopy noszą chyba od grudnia, tylko do stycznia. Aha, tak. Nie zawsze się śmieję, że naprawdę rajstopy rzadko, bardzo długo noszą nogi odkryte. O, proszę. Tak. Zresztą u nas to się też troszkę zmienia, tak, prawda? Tak, zmienia się, dokładnie tak. Tak. No i przede wszystkim są bardzo dobrze zorganizowane, ale one też nie szaleją tak jak my, że gotują 12 potraw z dnia na dzień, tylko przygotowują to sobie, pomagają. Dbają głównie o to, żeby być gospodynią domu i dbają też głównie o to, tak wyczytałam w tej książce, o bardzo dobry nastrój, o tym, żeby było najzwyczajniej w świecie przyjemnie, spokojnie i żeby celebrować ten czas, który wspólnie razem spędzamy. Tak, no bo jeżeli już zapraszają kogoś do siebie na kolację, do domu, to przecież chcą z nimi, z tymi osobami spędzić czas, więc one wszystko sobie francuski organizują wcześniej. Rzeczywiście są też bardzo, bardzo zorganizowane domowo. Obserwując koleżanki francuskie tutaj w Polsce i nie tylko moją szwagierkę, jedną, drugą, wszystko jest na czas, wszystko jest zawsze zrobione i jest i na obiad, i na kolację, i godziny, pilnowanie godzin. Są punktualne? Tak. Tak, tak, są punktualne i nie może być takiej sytuacji, że one sobie spontanicznie wyskoczą gdzieś na kawę. Nie, one mają wszystko zorganizowane. Jeżeli kawa, to we wtorek o powiedzmy 16, tak? Ale wcześniej czy później, no nie mogę. Nie ma w ich organizacji brak troszkę tej spontaniczności, ale na dłuższą metę one chyba są wtedy bardziej może spokojne, może są bardziej, może bardziej czują się w ten sposób zrealizowane, prawda, że zrobiły większość rzeczy na czas i zadbały o ten dom, o siebie, o dzieci, o męża. Czyli kolejny wniosek, warto dbać o takie małe szczegóły, żeby nie wprowadzały chaosu. Wtedy jesteśmy bardziej spokojni, czujemy się komfortowo i mamy większą przyjemność, bo faktycznie wtedy możemy korzystać z tych 5-10 minut i ta kawa wtedy staje się przyjemnością i ona nie jest taka w biegu, bo też tak, czytałam, że tam na wszystko jest swój czas. Dokładnie, Marta. Pięknie to ujęłaś. Proszę Państwa, naszym, moim i Państwa gościem była, dzisiaj cieszę się, francuska Polka, tak śmiało chciałabym powiedzieć, zadbana, uśmiechnięta, punktualna, która dużą wagę przywiązuje do tego, aby goście czuli się zaopiekowani u niej w domu, tak jak u niej we francuskiej piekarni, kawiarni, we francuskim bistro, które możemy odwiedzić w Starym Browarze. I zanim zakończymy nasze spotkanie piosenką francuską, którą Daria tutaj ma na liście, chciałam powiedzieć, że dwie pierwsze osoby, które wyślą do nas SMS-a pod numer 601 077 033, powtórzę jeszcze raz, 601 077 033, otrzymają zaproszenie na pyszne śniadanie w Petit Paris. Także zapraszam serdecznie. Telefony w dłoń, proszę Państwa, a my zasłuchajmy się w piosence Céline Dion, Ziggy. Dziękuję, Marta, dziękuję Państwu. Dobranoc. Do usłyszenia. Dziękuję. Bonne nuit.